I otwieramy kalendarz adwentowy. Zaczynamy od tego, od Asi. Potem otworzymy ten od mojej mamy i od Klary. I za chwilę jeszcze pójdziemy do Klarci i otworzymy z nią jej kalendarz. Mamy coś zielonego i Froszer. Powiem wam, że w tamtym roku dostałam od Asi mega dużo rzeczy z Froszer i wszystkim się sprawdził świetnie. W szczególności tonik do twarzy i właśnie ten peeling. I tu widzę, że też jest chyba jakiś peeling. Zaraz przeczytamy, jak i co on ma robić. Głęboko oczyszczający żel peeling przeciwzaskórnikom. Stosować rano i wieczorem na wilgotną twarz. Delikatnie wmasować i spłukać. Ależ to mega fajnie, uwielbiam w ogóle kosmetyki i Froszer i sprawdzają mi się one naprawdę świetnie, więc mega się z tego cieszę. I otwieramy ten kart. O, 21 okienko chciało już się otwierać, ale nie otwieramy go jeszcze. I gdzie jest siódemka? Kurde, to zawsze jest takie denerwujące, jak ktoś bierze kalendarz i nie może znaleźć tego okienka, a wy już je widzicie. O, tu. A ta osoba go nie widzi, to jest takie... Ale okej, dobra. Mamy siódemkę. Język rozerwałam, ja nie mogę, ale jestem normalnie... Ostatnio mi pisaliście, jak powiedziałam właśnie tak, że ja nie mogę, ale jestem. Już liczyliście, że powiem, że jestem wieśniara, ale widzicie. Zapraszam do kuchni. Okej, pójdziemy do kuchni, ale nie wiem, o co chodzi totalnie. Zapraszam do kuchni. Dobra, pójdziemy, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Przeszukamy całą kuchnię, aby znaleźć mój dzisiejszy prezencik. I dzisiaj ogólnie jedziemy na Stare Miasto, na zapalenie choinki i tam na tą całą iluminację, więc mega się cieszę, bo uwielbiam tam jeździć i później jadę na urodziny do przyjaciółki, do Pizza Hut. A w dzisiejszym okienku w kalendarzu Haribo mamy takie oto żeleczki, jak jest. Nic ciekawego w tym kalendarzu i nie wiem, czy w przyszłym roku go kupię, bo on kosztował 4 dychy. A nie ma tu nic takiego wow, shout. I do świąt pozostało 17 dni. Idziemy otwierać Klary kalendarz. Otwieramy! I zobaczcie, jak pięknie wyglądają te gwiazdy, które wczoraj wieszałyśmy. Lecisz, Klara, z 7. No, wczoraj pokazywałyśmy, ale jeszcze dzisiaj pokażemy, jak ładnie wyglądają. Otwieraj numer 7 i oczywiście kolejny Vlogmas i Joker razem z nami otwiera. Siódme okienko, jak myślisz, co to może być? Nie wiem, ale nie mogę na razie tego rozwiązać. A ładnie pachnie? Pomachaj. Czuć nie coś? Nie czuję, było zatkany nos. A, okej, okay. Przeziębiona jesteś. Co jest? To jest mydełko z takim kotkiem. Miau. To sobie widzisz już ja. Ale ładny kotek, co nie? Taki różowiutki. Dziękuję. No i oni się wszyscy pytają właśnie, czemu to mnie mówisz Wała, co nie? Mała. I dlaczego jakaś historia Wała? Bo jak byłam mała, to... No jak Klara była mała i jeszcze nie wymawiała R, to mówiła do mnie Wała. I później nasi bracia i siostry cioteczne też tak do mnie mówili i to jest takie przykochane i Klara właśnie do mnie tak czasami mówi. I właśnie na Vlogmasach często do mnie tak mówisz. Hej Bella, hej. Dobra, jesteśmy w kuchni. O, tu widzę coś czerwonego. A, ale czadzior! Ale czadzior, ej, ale, ależ to... W kolejnym Vlogmasie na pewno zrobimy jakąś zimową herbatę, bo mamy właśnie fajny przepis na zimową herbatę. Wiecie, z taką z czym? Z pomarańczami, jabłuszkami. Z imbirem, tak? Tak, z imbirem. I zrobimy i właśnie nagramy jakieś może fajne przebitki, jak ja to lubię właśnie w tych vlogmasach, z tymi kubeczkami, bo są przepiękne. Zobaczcie, tu mamy takiego ciastka, a tu... Piernicka. I tu mamy reniferka. Czadzior. Hejka, kochani, więc my jesteśmy już na pięknym, starym mieście i zaraz pokażę wam, jak to cudownie wygląda. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on to ride.
misfortune seemed his lie. We ran into a drifted bank and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hej kochani, więc jestem tu z Asią. Tutaj mamy tutaj prezent i jedziemy na urodziny Agaty do Pizza Hut. No i może coś wam nagram w środku, choć nie wiem, bo będziemy sobie gadały z dziewczynami i spędzały fajnie czas. Okej, kochani, więc my z Asią i Zuzią jesteśmy teraz w McDonaldzie i będziemy wcinały frytki zakręcone. Ogólnie jesteśmy po urodzinach, ale jeszcze wbiłyśmy na szybko do galerii, bo muszę kupić jedną rzecz w Rossmanie, ale przy okazji wzięłyśmy sobie frytki zakręcone. Powiem wam, że ja je uwielbiam. Okej, kochani, więc ja już wróciłam do domu i ogólnie to kupiłam tylko jedną rzecz, bo oto taki krem z Erosa. No i dziękuję wam za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawiacie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, pa!